Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 15 grudzień, czwartek, 2011 rok, 5 Mojżeszowa, 32, werset 4. Rozkoszuj się jego charakterem. On jest skałą, doskonałe jest dzieło jego, gdyż wszystkie drogi jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy on i prawy. Droga do zwycięstwa. Choć wewnętrzna walka między ciałem a duchem zawsze będzie się toczyć w sercu i umyśle każdego wierzącego, chrześcijańskie życie nie musi być zdominowane przez klęski i porażki i grzech. Co według Galacjan 5:16-26 jest kluczem do życia, w którym duch panuje nad ciałem. Galacjan 5:16-26. Mówię wam, według ducha postępujcie, a nie bądźcie pobłażali, nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało bo żąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobą przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie oddziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, szczęśliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Galacjan 5:16-26 zawiera 5 kluczowych czasowników opisujących życie pod panowaniem Ducha Świętego. Po pierwsze, wierzący powinien chodzić w duchu. Dla ducha chodźcie. Grecki czasownik peripateo, występujący tutaj, oznacza dosłownie chodzić w koło lub podążać za. Uczniowie słynnego greckiego filozofa Arystotelesa byli znani jako perypatetycy, gdyż podążali za mistrzem, dokądkolwiek on się udawał. Fakt, i czasownik ten jest użyty w czasie teraźniejszym, wskazuje, że Paweł nie mówi o okazjonalnym spacerowaniu, ale raczej o stałym doświadczeniu. Ponadto, skoro jest to polecenie chodzenie dla ducha, czy też według ducha lub w duchu, wskazuje ono również, że chodzenie w duchu jest zależne od naszych codziennych decyzji. Drugi grecki czasownik do agein, prowadzić, zobacz Galacjan 5:18, sugeruje on, że mamy pozwalać Duchowi Świętemu prowadzić nam tam, gdzie powinniśmy podążać. Nie naszą rzeczą jest prowadzić, lecz podążać za Duchem Świętym tam, dokąd On nas prowadzi. Kolejne dwa czasowniki pojawiają się w Galacjan 5:25. Pierwszy z nich to żyć, zao, grecki, mówiąc żyjemy. Paweł nawiązuje do doświadczenia nowonarodzenia, które musi charakteryzować życie każdego wierzącego. Użycie tego czasownika w czasie teraźniejszym wskazuje na doświadczenie nowonarodzenia odnawiane każdego dnia.
Ponieważ żyjemy według ducha, jak mówi Paweł, według ducha też postępujemy. Słowo przetłumaczone tu jako postępujmy różni się od tego użytego w Galacjan 5:16. Tutaj apostoł używa greckiego słowa stoicheo, które w języku wojskowym oznacza dosłownie maszerować w jednym szeregu z kimś, postępować zgodnie z czymś. Chodzi tu o to, że Duch Święty nie tylko daje nam życie, ale powinien także kierować naszym życiem na co dzień. Czasownik, którego Paweł używa w Galacjan 5:24, to ukrzyżować greckie staurouroum. Wydaje się ono nieco zaskakujące. Jeśli mamy podążać za duchem, musimy podjąć jednoznaczną decyzję o uśmierceniu pragnień ciała. Oczywiście apostoł mówi językiem symboli. Krzyżujemy ciało, karmiąc nasze duchowe życie i umartwiając pragnienia ciała. Jakie zmiany musisz poczynić i jakich wyborów dokonać, aby odnosić zwycięstwo obiecane w Chrystusie? Zwycięstwa, które być może wciąż jeszcze wydają ci się nieosiągalne. Dziękuję.